Dzień dobry, cześć, czołem, witam was wszystkich w nowym odcinku. Jest ze mną Grzegorz, przedstawiciel terenowy taki jak ja. Jednakże Grzegorz ma ładnych kilka wiosen w tej funkcji więcej ode mnie. I dzisiaj wspólnie z Grzegorzem postaramy się, żeby to, co teraz wyświetla wam się na ekranie, stało się nagle jasne. Jeżeli okazuje się, że sprawia wam to problemy, nie jesteście w stanie zrozumieć niektórych czy haseł, czy też symboli, to znaczy, że powinniście się przyłożyć do tego odcinka, obejrzeć go i raz na zawsze rozwiać wątpliwości i zapamiętać, co za co odpowiada. Nie przedłużając, zapraszam was serdecznie do odcinka. Mamy różne formy azotu, które działają nam w różnych temperaturach i w różnym czasie. Za chwilę wam o tym opowiemy. Ja wam powiem, w jaki prosty sposób, prosty i może też trochę śmieszny, zapamiętałem te formy, ale zapamiętałem to skutecznie. Mianowicie zapamiętałem wzory tych form. Grzegorz, proszę ciebie. Kamil, ile mamy form azotu? No, 3. A nie 4? Na header ci 4. A może jednak 2? A na header ci 2. Słuchajcie, mnie to wystarczyło, żeby raz na zawsze zapamiętać tę metodę, tę stronę, tak? I teraz odpowiednio. To jest forma azotonowa, najszybciej działająca. To jest forma amonowa, działająca trochę inny sposób, wolniej. I to jest forma amidowa, która musi ulec przekształceniu. Idziemy dalej. No to lecimy z tematem. Lecimy nie przez przypadek, dlatego że pierwsza forma jest najłatwiej porównać z samolotem, czyli forma, która działa najszybciej zdecydowanie ze wszystkich form. Najbardziej pożądana na wiosnę, kiedy chcemy dokrzewiać, regenerować, jest to forma azotonowa, ale żeby nie było tak kolorowo, ona też rozhartowuje jako jedyna ze wszystkich form azotu, rozhartowuje nam te rośliny. Dlatego też, jeżeli zastosowalibyśmy ją za wcześnie, no to moglibyśmy sobie zrobić tutaj kuku. Chociaż forma azotonowa też nie będzie działała tutaj w zbyt niskich temperaturach, w przeciwieństwie chociażby do formy amonowej, o której za chwilę będziemy też opowiadali. Minus, który widzicie tutaj we wzorze, możecie go sobie skojarzyć z tym, że ona nie ma możliwości zatrzymania się trwale związania z tą glebą, więc jeżeli mamy większe opady deszczu, mamy tutaj czynniki zewnętrzne, które powodują jakieś powierzchniowe spływanie, czyli na przykład rozpuszczanie śniegu, który gdzieś by nam tam zalegał, ta saletra nam może po prostu spłynąć. Tak jak Kamil wspomniał, jest ona uzależniona od temperatury i nadaje się głównie do pogłównego stosowania. I to jest właśnie ten plus bądź minus, w zależności kiedy chcecie zastosować i w jakim terminie akurat tą formę. Przechodząc tak pokrótce do kolejnej formy. Zwalniając, niestety przechodzimy już do takiego pociągu. Ale to nie jest pendolina. Nie, to nie jest pendolina, to jest troszeczkę wolniejszy pociąg. Mówimy o formie amonowej. Ta forma jest formą wolno działającą, która jest zatrzymywana w glebie. To jest plus, bo nie rozhartowuje nam przede wszystkim roślin. Działa nam w niższych temperaturach, to też jest plus. No i tak naprawdę te formy dwie nam się troszeczkę uzupełniają. Na pewno jest to uzupełnianie, tylko różnica jest jeszcze w jednym względzie, mianowicie te poszczególne formy też lubią się z innymi pierwiastkami. Jak forma amonowa, którą teraz omawiamy, lubi się z fosforem. Jak to zapamiętać? No jeżeli mamy polidap albo mamy polifoskę, no to tam mamy formę amonową. Nie jest to przypadek, dlatego że ona wspiera właśnie przyswajanie fosforu. I te dwa pierwiastki idą w parze. Mówiąc o formie azotonowej, czyli tej wcześniejszej, najszybciej działającej, ona z kolei bardzo lubi się z potasem, między innymi, żeby tutaj już nie plątać z pozostałymi pierwiastkami, tak? No ale tutaj musimy zwolnić. No musimy zwolnić i przechodzimy do poprzedniej epoki, gdzie te dorożki i te konie z wozami jeździły częściej, bo rzeczywiście idziemy teraz do ostatniej, trzeciej formy, formy amidowej, formy mocznikowej. Ogólnie mówiąc, jest to forma, która nam niestety, ale nie działa w glebie bezpośrednio. Ona musi ulec hydrolizie i dopiero zaczyna nam działać. I pamiętajcie o tym. Ta forma przede wszystkim będzie zależna, raczej jej przekształcenia będą zależne od wielu czynników, m.in. wilgotności, temperatury, ale zaraz pokażemy wam to też na slajdach. Grunt, żebyście zapamiętali, że mocznik, który jest zrzucony, rozpuści się, wejdzie w profil glebowy, może nie tak szybko zacząć działać i tutaj też jest wiele procesów, które muszą zaistnieć, żeby to w ogóle mogło się zadziać. Także w ten sposób omówiliśmy wszystkie trzy formy z najważniejszymi
tutaj zaletami, wadami? Zaletami, wadami, w zależności od tego, kiedy będziecie te nawozy stosować i przede wszystkim w jakich warunkach. A teraz posłuchajcie o samych przekształceniach, dlatego że hydroliza, nitryfikacja niby poważnie brzmi, a jest banalnie prosto. Zobaczcie, co za co odpowiada i w jakim czasie można w zasadzie tych przemian dokonać. Zobaczycie to zaraz. Czyli trzy formy już sobie omówiliśmy, ale nie powiedzieliśmy o bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie nie powiedzieliśmy o tym, w jakim kierunku idą te przekształcenia. Jest tylko jeden, jedyny kierunek możliwy i to też warto zapamiętać. Mianowicie forma amidowa przekształcana jest w formę amonową, a forma amonowa przekształcana jest w formę azotonową. Ale żeby nie było tak kolorowo, te procesy mogą zajść bądź nie, w zależności od różnych czynników. Mogą być szybsze, wolniejsze, ale o tym za chwilę. Grzegorz, może zacznijmy od tego, jak byśmy zastosowali mocznik i jakie etapy będą przy przekształceniach, żeby ten mocznik mógł być wykorzystany przez roślinę, bo jak wiemy, forma amidowa jest tak jakby przez roślinę niemożliwa, niemalże zupełnie do przyswojenia. Dlatego musi być przekształcona dalej. Jeśli chodzi o formę mocznikową, czyli formę amidową, ulega ona hydrolizie dzięki enzymowi ureazy do formy amonowej. Ta forma może pochodzić z resztek organicznych czy z resztek pożniwnych, które zostawiacie, mam nadzieję, w polu. Niestety ta forma amonowa może ulegać stratom w postaci amoniaku. Ale żeby prawidłowo przebiegała hydroliza, muszą być odpowiednie warunki. Sam amoniak jest tutaj ciekawy, bo możecie się też zastanawiać, kiedy będziecie mieli stratę z tytułu tego amoniaku. Tutaj zbyt wysoki odczyn pH będzie naprawdę wpływał na to, że ten amoniak może się pojawić. Tak w skrócie możecie sobie zapamiętać. Nie bez znaczenia przy procesie hydrolizy, czyli przy przekształcaniu z formy amidowej do amonowej, będzie temperatura gleby. I dla przykładu, zobaczcie w tabelce. 2 stopnie temperatura gleby, hydroliza mocznika będzie trwała 4 dni. Kiedy temperatura gleby będzie miała 10 stopni, proces zostanie skrócony już do 2 dni, ale przy temperaturze 20 stopni hydroliza mocznika potrwa zaledwie 1 dzień. Mamy jeden etap przejścia mocznika, czyli formy amidowej w formę amonową. Teraz mamy kolejny etap, przechodzenie formy amonowej w formę azotanową. To jest proces nitryfikacji i jest on uzależniony przede wszystkim od bakterii, które znajdują się w glebie. Ta forma azotanowa pobierana jest bezpośrednio przez rośliny, ale niestety istnieje ryzyko, że ta forma zostanie wymyta, kiedy mamy oczywiście za dużo opady deszczu i nie zostanie ona tak szybko związana przez roślinę. Może ona również ulegać denitryfikacji. Pamiętajcie, że proces nitryfikacji, podobnie jak proces hydrolizy, uzależniony jest również od temperatury. Temperatura to jedno, ale warto też mówić o odczynie pH i tutaj nie bez znaczenia właśnie ten odczyn może niemalże uniemożliwić przekształcenie formy amonowej do formy azotanowej, czyli najbardziej pożądanej przez rośliny. Jeżeli ten odczyn pH będzie mniejszy aniżeli 5,5, naprawdę już nie jest ciekawy, jeżeli chodzi o to przekształcenie. Druga zaś wartość to jest wartość temperatury gleby i dla przykładu, jeżeli wynosi ona 5, maksymalnie 7 stopni, to czas takiej nitryfikacji to będzie aż 6 tygodni. Tygodni, nie dni, jak było w przypadku hydrolizy. Następnie 8 stopni Celsjusza temperatura gleby, czas nitryfikacji to 4 tygodnie, 10 stopni czas nitryfikacji to 2 tygodnie i przy 20 stopniach to jest zaledwie tydzień. Dlatego im wyższa ta temperatura, niby o niewielkie wartości, tym radykalnie skraca się czas na przekształcenie. Ale zobaczcie, ile tych zmiennych jest i o ilu zmiennych trzeba pamiętać, żeby ten mocznik się przekształcił. Oczywiście, gdy mówimy o saletrze, no to nie idziemy już od tego pierwszego głównego procesu, czyli nie NH2 i hydroliza, tylko już mamy tutaj gotowe NH4, ZNO3. Czyli mamy już gotowy nawóz, plus jeszcze dodatkowo mamy formę amonową, czyli NH4. I w niej zachodzi proces nitryfikacji, jeżeli te warunki byłyby spełnione. Oczywiście. Może jakiś konkurs byśmy dla rozluźnienia, bo tak się aż smutno zrobiło. Smutno jak smutno, ale pamiętajcie o tych formach. Musicie pamiętać, wiedzieć i musicie je rozróżniać, żeby prawidłowo stosować w odpowiednich nawozach. Więc jeśli robimy konkurs, to pasowałoby zapytać o te nasze trzy formy. Czyli co? Trzy pytanka? Czy jedno pytanko? Zróbmy trzy. No już taka ilość wiedzy, to zróbmy trzy. A więcej nagród zrobimy przez to. Dobra, nie ma problemu. To pierwsze pytanie. W jakim nawozie znajduje się tylko forma amidowa?
Drugie to zróbmy w takim razie, w jakim znajduje się azotanowa i amonowa. No i trzecie, chyba najprostsze. Gdzie się znajduje forma amonowa, azotanowa i amidowa? Ja wiem. A, ja nie mogę. Dobra. Ty nie możesz, ja też nie. Co będzie do wygrania? Do wygrania będą leksykony nawożenia plus jeszcze jakiś mały upominek, może tak zróbmy, od nas. I pamiętajmy o tym, że decyduje kolejność zgłoszeń. Leksykony nawożenia do mnie, leksykon przyleciał. Decyduje kolejność zgłoszeń. Komentarze, które będą edytowane, nie będą brane pod uwagę. Kto pierwszy, ten lepszy. I nagrody powiedzieliśmy, pytania powiedzieliśmy. Chyba tyle, tak? Wszystko powiedzieliśmy? Dobrze. Pamiętajcie, łapce w górę, dzwoneczku, o subie, jeżeli go też nie macie. Żeby tutaj to czerwone, co się świeci, nagle stało się białe, to wtedy będziecie mniej zasubskrybowany, wtedy naciśnijcie dzwoneczek. Ja wam serdecznie dziękuję za to, że dotrwaliście do końca. Życzę wam, żebyście już nigdy więcej nie mieli problemów z rozróżnianiem tych form i mam nadzieję, że od dzisiaj życie stanie się przez to trochę bardziej łatwe. Łatwiejsze. Jak to się odmienia? Nie wiem. Prostsze. Prostsze. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Cześć. Cześć. Puk, puk, puk. Jednak nie wszystko. Jeszcze chwilę poczekajcie. Tak, w tym roku pewnie będziecie szukali oszczędności i może wam się to udać. Dzięki temu, że dobierzecie sobie odpowiednią formę do waszych upraw i do temperatury, która będzie przy pierwszej dawce. Jeżeli będziecie w stanie świadomie przełożyć to, o czym wam dzisiaj powiedzieliśmy, na wasze pola, będziecie w stanie móc umiejętnie oszczędzać nawóz. Jeżeli ja słyszę, że ktoś chce zastosować mocznik, bo go tanio kupił po to, żeby dokrzewić pszenicę, nie tędy drogo. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek wątpliwości, pamiętajcie o tym, żeby do nas dzwonić. Takich przedstawicieli jak my łącznie jest 12 w Polsce, dlatego też listę załączamy w opisie. Dzwońcie śmiało, a my z miłą chęcią doradzimy wam, co zrobić w danej sytuacji. Tak.